Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Danganronpa Trigger Happy Havoc. Kochani, kontynuujemy naszą sprawę pierwszą, której Sayaka niestety została zamordowana. Tak więc bez zbędnego gadania, zobaczmy jak dalej sprawy się potoczą. W dodatku ich pokoje są zaraz obok siebie, więc zamiana tabliczek nie jest żadnym problemem. Osobą, która zamieniła miejscami tabliczki jest... Oczywiście to nie byłeś ty, prawda Makoto? Prawda. No dobra, więc kto to zrobił? Tylko jedna osoba mogła to zrobić. Morderca, ja czy Sayaka? Sayaka! Tylko ja i Sayaka widzieliśmy o zmianie pokoi. Więc jedyną osobą, która poza mną mogła podmienić tabliczki, jest Sayaka. Możecie też to wywnioskować z wiadomości. Przyjdź do mojego pokoju. Sprawdź tabliczkę, żeby nie pomylić pokoi, dobrze? Sayaka. Czyli to Sayaka zamieniła miejscami tabliczki. Specjalnie wspomina o sprawdzeniu tabliczki. Napisałaby to tylko wtedy, gdyby wiedziała, że tabliczki z imionami zostały zmienione. Ale dlaczego miałaby je w ogóle zmieniać? Chciała, żeby odbiorca jej wiadomości przyszedł do pokoju, w którym aktualnie była, przy okazji ukrywając fakt, że pokój ten należał do Makoto. Co? Zapraszać kogoś do swojego pokoju, ale nie mówić mu, że zamieniono się pokojami? Dlaczego ktoś by miał to robić? Żeby to zrozumieć... Trzeba najpierw zrozumieć, co się stało po tym, jak Sayaka zaprosiła tę osobę do pokoju. Właśnie tam leży odpowiedź. To, co się wtedy stało, było prawdopodobnie... Ktokolwiek to był, poszedł tam i ją zaatakował. Rozgryźliśmy to. Wiemy, kto to zrobił. Osoba, która została zaproszona przez Sayaka, jest mordercą. Ale nadal nie wiemy, kto to jest, pierdolony kretynie. Sayaka walczyła ze swoim mordercą w pokoju, tak? Być może odpowiedzią na nasze poprzednie pytanie jest ta sprzeczka, która miała miejsce w pokoju. Tak, sądzę, że masz rację. No, więc musimy dowiedzieć się, co się stało podczas tej sprzeczki, tak? To mi coś przypomina. Na miejscu zbrodni leżała replika miecza. Czy jest szansa, że została użyta podczas walki? No właśnie, przecież ta replika jeszcze tam leżała. Dlaczego ona tam leżała, skoro użyto noża, a nie tej cholernej katany? Właśnie! O co chodzi z tym mieczem? Maizono-san-ni susumerarete, boku ga goshin-yo ni motte kaetta mono nan da kedo.
Sayaka zasugerowała, żebym wziął ten miecz. Pomyślałem, że może się przydać do samoobrony. Wydaje się całkiem prawdopodobne, że zabójca użył go do złamania prawego nadgarstka Sayaki. A skąd możesz wiedzieć, że to właśnie to złamało jej nadgarstek? Dowód, który wskazuje na to, że prawy nadgarstek Sayaki został złamany przez replikę miecza, to... Właśnie, który? Który to może być? Oho, ja już chyba wiem wszystko. No dobra, to musi być pochwa repliki miecza. No sorry, ale to nie ma żadnego sensu. Jaki to ma związek z mieczem i złamanym nadgarstkiem? Wygląda na to, że zbłaźniłem się przed wszystkimi. Dobra. Dowód, który to może być dowód? Ślady walki? No jeszcze mi to tylko i wyłącznie ślady walki przypomina. No to też nie to? Kurde, zaraz przegram. No dobra, ale... No dobra, plik Monokumy, przecież to jest oczywiste. No, no jak nie? No, bez jaj. Replika miecza? No kurde, przegram to, kurwa, przegram to. Dobra, zastanówmy się teraz. Ślady walki nie, plik Monokumy nie, replika miecza nie, pochwała repliki miecza nie, zamiana pokoi bez sensu, narzędzia bez sensu, nadgarstek Sayaki? Kurde, ale jestem głupi. Tam było złote. Wystarczy, że dobrze się przyjrzy się jej złamanemu nadgarstkowi i wszystko stanie się jasne. W miejscu spuchnięcia widać coś błyszczącego. Widzisz? Czy to jest złoto? Na 100%, a dokładnie złota warstwa repliki miecza. Wystarczy, że lekko dotkniesz rękojeści albo górnej części miecza, a złota warstwa przykleić się do rąk. Warstwa jest na nadgarstku Sayaki, ponieważ... Rozumiem, ponieważ została uderzona mieczem prosto w nadgarstek. A więc no tak, prawda jest tuż tuż. No dobra, pora rozwiązać te tajemnice. Co się stało w moim pokoju? I co ważniejsze, co doprowadziło do śmierci Sayaki? Muszę się tego dowiedzieć. Czy chciałbyś się dowiedzieć czegoś nowego na temat nieprzerwanych debat? Pewnie, że tak. Podobają ci się nieprzerwane debaty? Od tej debaty w Cylindrze Prawdy będzie więcej niż jeden nabój, o kurde. Ale jak w przypadku swoich punktów, tylko jeden nabój będzie tym prawdziwym. Od tego momentu. Musisz ułożyć odpowiednią kombinację naboju prawdy i słabego punktu. Jeśli ci się nie uda, stracisz nieznaczną ilość punktów życia. Możesz nacisnąć klawisz Q, żeby wybrać odpowiedni nabój. Kiedy przytrzymasz klawisz Q, otworzysz cylinder pokazując wszystkie dostępne naboje. Możesz również użyć scrolla. Jeśli trudność logiki jest ustawiona na delikatny, do cylindra będzie wpuszczana mniejsza liczba naboi prawdy. Do celów edukacyjnych ustawiliśmy tym razem podłą trudność logiki, żeby ci pokazać, jak to będzie wyglądać, dobrze? Dobrze więc, życzę szczęścia i dobrej zabawy. O kurde, po co ja brałem najtrudniejszy poziom? Nieprzerwana debata. Pochwa repliki miecza, zestaw noży kuchennych, replika miecza. Kiedy zaczęła się bójka, morderca wziął miecz. I wtedy został zadany pierwszy cios. To był atak znienacka mieczem.
I tak właśnie panna Maidono złamała nadgarstek. Więc próbowała się bronić. Chwyciła nóż kuchenny, który miała gdzieś schowany. Ale morderca zabrał jej nóż. I zabił nim Sayakę. A dokładnie to się stało. Pierw użyto miecza, a dopiero potem noża. Czy na pewno tak było? Kiedy zaczęła się bójka, morderca wziął miecz. I wtedy został zadany pierwszy cios. To był atak z nienacka. To nie jest prawda, przecież pochwa repliki miecza była uszkodzona. Pochwa miecza była uszkodzona, więc nóż musiał pierwszy zaatakować. To nie było tak, że pierwszy zgoł ktoś nożem. No, jeszcze nie. No właśnie. Rozłam. Właściwie to nie. Nie sądzę, że walka zaczęła się od miecza. Dlaczego nie? Ponieważ pochwa miecza została uszkodzona. Widzicie? Widać na niej ślady zadrapania jakimś ostrym przedmiotem. Jakiś ostry przedmiot. Masz na myśli nóż kuchenny? To jedyny ostry przedmiot na scenie zbrodni. A no szkurwa wolniej! Masz mi to wyjaśnić, żebym wiedział, co tu się do kurwy dzieje! Gdyby miecz został użyty na samym początku, nie byłoby żadnego wyjaśnienia, dlaczego na pochwie widać ślady zadrapania. A gdybyś miał kogoś zaatakować mieczem, najpierw byś musiał wyciągnąć go z pochwy. Mam rację? No racja. Założoną pochwą miecz jest w chuj ciężki i bezużyteczny jak gówno. Więc dlaczego pochwa została uszkodzona? Skoro ktoś zaatakował nożem kuchennym, przeciwnik chwycił replikę miecza w imieniu odruchu obronnego. W takiej sytuacji nie ma mowy, że ta osoba miała czas, aby wyjąć miecz z pochwy. Chcesz powiedzieć, że miecz początkowo służył jedynie do obrony przed nożem? To z kolei oznacza, że ten, który miał nóż, był tym, który zaatakował pierwszy. Chyba to rozumiem, więc było to tak. Morderca wszedł do pokoju, znalazł nóż kuchenny. Po czym go zabrał i zaatakował nim Sayakę, zanim zdążyła zareagować. Sayaka wzięła miecz, żeby mieć się czym bronić, ale morderca wyrwał jej go z rąk. Potem jak złamał jej nadgarstek mieczem, wziął nóż, a potem zabił ją. Wybacz, ale nie sądzę, że to Sayaka użyła miecza do obrony. Co? Skąd niby możesz to wiedzieć? Toś, panie Leon, się zbyt dziwnie zachowujesz. Ponieważ Sayaka nigdy nie trzymała miecza, istnieje część ciała, która to pokazuje. Część ciała, która tłumaczy, że Sayaka nigdy nie trzymała miecza, to jej... O nie. To jest... To jest...
Mówisz o jej dłoniach, mam rację? Dłonie są jakieś są czyste, więc nie mogła nimi trzymać miecza. Skąd możesz to wiedzieć, patrząc tylko na jej dłonie? Tak jak mówiłem wcześniej, miecz jest pokryty złotą warstwą, która odchodzi po bliższym kontakcie. Jeśli spojrzysz na rękojeść miecza, możesz zauważyć, że zeszła z niej spora część złotej warstwy. Można więc założyć, że każdy, kto użył miecza, ciągnął z niej kawałek złotej warstwy. Nie ma mowy, żeby Sayaka trzymała miecz, nie brudząc swoich dłoni złotą warstwą. Ty jesteś głupia czy upośledzona? Może umyła ręce po tym, jak uciekła do łazienki. Wybacz, ale nie ma takiej opcji. Dlaczego to tak mówisz? To przez to, że uważasz mnie za brzydulę? Nie, to nie tak. Nie ma mowy, żeby Sayaka umyła ręce, ponieważ Sayaka bała się wody. Woda była wyłączona. No właśnie. Monokuma file によると Maizono-san の死亡時刻は午前1時半頃だったはずだよ。Według pliku Monokumy, Sayaka umarła około 1:30. Czyli w trakcie ciszy nocnej. Woda podczas ciszy nocnej zostaje wyłączona, racja? Nie wiedziałam o tym. Właściwie nie używałam jeszcze prysznica. Co za szok? Niczym się nie różnisz. Jeśli śmierdzisz jak duży, gruby i obrzydliwy osioł. Nie jestem pewien, czy potraktować to jako obrazę, czy jako komplement. Obrazę oczywiście. Więc jeśli Sayaka nigdy nie dotknęła miecza, to oznacza... Że jedyną osobą, która go dotknęła, to morderca. Ale chwila. Jeśli to prawda, to osobą, która uszkodziła pochwę miecza nożem kuchennym jest... Osoba, która uszkodziła pochwę, nie mogła mieć przy sobie miecza. Sayaka. Sayaka? To ona miała przy sobie nóż? Ale przed chwilą powiedzieliśmy, że walka zaczęła się od... Osoba, która dzierżyła nóż, zaatakowała pierwsza, a miecz został użyty jako improwizowana obrona. A więc osobą, która zaatakowała pierwsza jest... Sayaka? Teraz rozumiesz? Sayaka nie była niewinną ofiarą. Nie, z dala od tego. To wygląda jakby planowała swoje własne morderstwo. O! Zabrała nóż kuchenny, po czym zaprosiła mordercę do pokoju, w którym aktualnie przebywała. Jeśli to prawda, że miała przy sobie nóż kuchenny i zaatakowałaby żadnej prowokacji... W rzeczy samej zachowywała się jak zabójca. To przedstawia nam kolejną konkluzję. Makoto, to Sayaka zaproponowała zamianę pokoi, nieprawdaż? Może
Możliwym jest, że chciała to zrobić, ponieważ... chciała zrzucić winę na ciebie. Jest taka możliwość, czyż nie? Sayaka chciała zrzucić na mnie winę? Patrzcie na Leona. To również tłumaczy, dlaczego zamieniła tabliczki. Chciała, żeby odbiorca jej wiadomości trafił prosto do pokoju Makoto, czyli tam, gdzie aktualnie przebywała Sayaka. Popełnienie morderstwa w pokoju Makoto automatycznie czyni właściciela pokoju winnym. Ale żeby to zadziałało, Sayaka musiała zwabić cel, zachowując jednocześnie tajemnicę zamiany pokoi. Gdyby cel Sayaki odkrył prawdę, stałby się podejrzliwy. Więc dlatego zamieniła tabliczki? Ale czy ten plan nie wydaje się zbyt ryzykowny? Po pierwsze, nawet gdyby plan wypalił, pan Naegi powiedziałby wszystkim, że zamienił się pokojem. No nie wiem, nie jestem pewien, czy nasz delikatny Makoto jest zdolny do takiego zachowania. Jestem pewien, że Sayaka zdała sobie z tego sprawę. Dlatego z nas wszystkich poprosiła o to akurat Makoto. W dodatku ona by była ostateczną gwiazdą popu. Totalnie zapomniany przez świat dzieciak, a albo gwiazda na skalę światową. Komu byście uwierzyli? Chwileczkę, chcesz powiedzieć, że ona wszystko zaplanowała? Jasny chuj. Mimo to, jej plan stał się niewypałem. Wpierw zaatakowała nożem, lecz jej atak został odparty. Wtedy morderca złamał jej nadgarstek, a potem upuściła nóż. Los się od niej odwrócił i umarła z rąk tego, którego planowała zabić. Poczekajcie, to nie może być prawda. Ponieważ... Hej, całkowicie zaczęliście te kłótnie. Jesteście najzwyczajniej nudni. Pospieszcie się i zdecydujcie, kto ją zabił. Nie chcecie chyba umrzeć przez fakt, że skończy wam się zaraz czas. Racja, powinniśmy zdecydować, kto to zrobił. Makoto, musisz się skupić i odnaleźć rozwiązanie tej tajemnicy. Jeśli nie odkryjemy, kto zabił Sayakę, to będzie nasz koniec. To naprawdę musi się tak skończyć? Zależy mi na rozwiązaniu tej sprawy, ale jak mam to zrobić? Im bardziej w to brniemy, tym mniej mam dowodów. Nieprzerwana debata? Tak, nieprzerwana debata.
Dyżur sprzątania, zeznanie Aoi, pośmiertna wiadomość. Łatwo jest powiedzieć, hej, zdecydujcie, kto to zrobił. Ale nie mamy już więcej poszlak, racja. Dobrze więc, przyjrzyjmy wszystko, co do tej pory znaleźliśmy. Mamy na to czas? Zdechniemy. Jeśli nie zrobimy czegoś, wszyscy zdechniemy. A, wiem już co. Ile? To nieprawda. Jest jeszcze jedna poszlaka, której nie omówiliśmy w tej sprawie. Ta, którą dostaliśmy od samej Sayaki. Pośmiertna wiadomość. Mamy. Została nam jeszcze jedna poszlaka. Mam na myśli pośmiertna wiadomość Sayaki. No, pośmiertna... Chwila, co ty właśnie powiedziałeś? Pośmiertna wiadomość. Sayaka napisała coś na ścianie za plecami. Pamiętasz? 1103 って書かれた血文字。1 1 1 1 0 3 7 ciąg cyfr zapisany za pomocą krwi. Za tymi cyframi musi być ukryta jakaś wskazówka. Dobra, kochani, i popatrzcie sobie teraz na tą wiadomość. Czy to jest 1 1 0 3 7? Przyjrzyjcie się. Bo moim zdaniem jest tu napisane Leon. Nawet jest na tym 1-1 kreska taka niedokończona, tak jakby była delikatnie taka przekrzywiona. Dodatkowo ona leżała plecami i pisała to lewą ręką, więc sobie teraz ogarnijcie, że jak pisała, to musiała to napisać do góry nogami. Innej opcji nie było. Innej opcji nie było, więc albo to jest fake i zrobił to zabójca, albo to zabił Leon. Zanim zejdziemy za daleko, muszę wpierw o coś zapytać. Czy możemy mieć pewność, że to Sayaka napisała tę wiadomość? No właśnie, i o tym tutaj mówię. Czy to jest pewność, że to napisała Sayaka, a nie ktoś inny? Na przykład zabójca. Nie ma wątpliwości, że Sayaka napisała tę wiadomość. Jestem to w stanie udowodnić. I patrzcie, no to niby jest palec wskazujący lewej ręki. I tak dalej, aczkolwiek... No, nadal ktoś mógł po prostu sobie zamoczyć palec i to napisać jej palcem. Aczkolwiek zobaczymy, no co najwyżej stracę serce. No jednak. Jej lewy palec wskazujący miał na sobie krew. Wynika to z tego, że Sayaka użyła właśnie tego palca, żeby napisać wiadomość. Rozumiem. Złamała prawy nadgarstek podczas walki, więc do napisania tej wiadomości musiała użyć lewej ręki. Myślę, że chyba wszyscy możemy się zgodzić z tym, że Sayaka napisała tę wiadomość, ale... Co do diabła oznaczają te cyfry? 1-1-0-3-7. Ej, Chichiro, ty się zajmujesz kompami i w ogóle, co nie? Powinnaś coś wiedzieć na temat tych gumianych cyfr. Nie, to nie tak. Tak, jestem programistką, ale nie widzę w tych cyfrach żadnego znaczenia. No przecież, ponieważ to nie są cyfry. No właśnie. A, no tak to wygląda jak? No co? Co? Po prostu spójrz na te cyfry, zakładając, że nie są cyfry. Czy te dwie cyfry 1 i 1 nie przypominają wam bardziej jednej litery niż dwóch cyfr?
Masz rację. Linia łącząca te cyfry jest ledwo widoczna, dlatego założyłam, że to 11, ale... Kiedy to widzę, można to odczytać jako literę N. Nieźle, grubciu. W końcu, kurwa, mogłeś powiedzieć coś wartościowego. Żadne komórki nie mogą wytrzymać tej podniety. Ale jeśli to naprawdę jest litera N, to N037 nadal nie ma żadnego sensu. Czyli nadal jesteśmy w kropce. Nie, nie jesteście. Kurde, to jest jak W. Obróć ten napis o 180 stopni. Co? Mam obrócić ten napis? Coś mi to przypomina. O mój Boże, teraz to widać. Sayaka napisała imię mordercy. Po prostu zignorowałeś nasze poprzednie wskazówki i od razu odkryłeś, kto to zrobił? Więc czyje imię napisała? Pośmiertna wiadomość Sayaki pokazuje, kto ją zabił. Wybierz kogoś. Oczywiście, że Leon. Leon Kuweta. Cześć, Leon. Kluczem do rozwiązania tej tajemnicy było obrócenie wiadomości o 180 stopni. Jeśli odwrócicie wiadomość, możemy zobaczyć litery L-E-O-N. Leon. A dokładnie Leon. Co? Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Na stronie Spooky Shiro macie harmonogram, Discorda, jak i głosowanie, którą serię dalej kontynuujemy. Tak więc pamiętajcie jeszcze o subskrypcjach i widzimy się w następnym odcinku z Danganronpa Trigger Happy Havoc. Trzymajcie się, hej hej!